Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnego Q&A 486, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. U mnie jest nadal jeszcze jakieś takie mocne zmęczenie, biorąc pod uwagę, że miałem 14 godzin opóźniony lot, generalnie jest inny przesiadkowy, jeżeli chodzi o Madryt, czy powrót z konferencji, z premiery Motorola. Ten film znajdziecie gdzieś tutaj. Natomiast ja przypominam i zaczynamy sobie przed pytaniami od tego, że partnerem tego odcinka jest firma Farnell. Farnell, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, natomiast dzisiaj takie zupełnie inne podejście, które ja bardzo lubię, w sensie jeżeli firma, która jest w branży technologicznej, zajmuje się czymś innym niż tylko technologią i tu zajmuje się właśnie czymś innym, czyli pomaganiem pszczołom. Generalnie w 2022 roku, tutaj wcześniej macie taką historię, którą wam podeślę w linku w opisie, żebyście mogli sobie przeczytać. Farnell rozpoczął współpracę z organizacją charytatywną NearBees, czyli taką blisko pszczołom, ale również wystartowali z taką akcją Save the Beast, gdzie społeczność, no i to jest właśnie bardzo fajne, społeczność Farnella po prostu tworzy rozwiązania technologiczne do żeby pomagać pszczołom. To jest fajne, żeby technologie, czyli te urządzenia, które na co dzień wydają nam się bardziej zaangażowane w to, jak działa nasz, nie wiem, ogródek, jak działa nasz dom, jak działa nasza firma, żeby właśnie pomagały i robiły coś innego. I tu są bardzo różne fajne projekty opisane i pokazane, jak może właściwie każdy sobie sam zrobić, czyli zakupując te produkty bezpośrednio od Farnell, jak można na przykład, tutaj stworzyć sobie specjalny taki pojemnik, czyli na przykład jeżeli nie mamy żadnego ula, który będzie i są wyszczególnione produkty, tak dalej, pokazane jak to wygląda, jak to działa, jak to oprogramować. To jest jakby sprzęt, który pokazuje, jak monitorować po prostu liczbę pszczół w ulu, czy w miejscu, gdzie będziemy sobie, powiedzmy, taki monitoring prowadzić. Więc fajnie, że po prostu ktoś robi coś, o czym byśmy nie pomyśleli, że można zrobić, z rzeczy, które są jakby typowe dla urządzeń, które możemy wykorzystać po prostu w smart home, czy ogólnie w IoT. Więc wygląda to bardzo fajnie. Tych projektów jest kilka, można sobie tutaj to prześledzić. Zobaczyć, jak to wygląda, jakie są zmiany, jakie udoskonalenia, jeżeli chodzi o dane produkty. Więc bardzo fajna akcja, że Farnell się organizuje w to i tutaj od każdego zamówienia po prostu ratują jedną pszczołę, więc opiekują się już w ciągu 12 miesięcy chcą uratować 3 miliony pszczół na całym świecie przez budowanie chociażby uli. Bardzo fajna akcja, polecam i popieram takie fajne rozwiązania. My przechodzimy sobie natomiast do dzisiejszych pytań, których jest dość sporo, bym powiedział. Czarek S. Cześć, pierwszy, pozdrawiam. No tu akurat nie ma pytania, ale Czarek jest pierwszy faktycznie. Cześć, witam. Porywki. Najgorszy cud, jaki wymyśliłeś. Zastanawiam się, dlaczego nie napiszesz, czy warto zmienić na iPhone'a. Dlaczego nie warto zmienić na iPhone'a? Takich pytań jest bardzo dużo, czy na przykład Androida też nie warto zmienić na iPhone'a, natomiast bardzo mało jest takich danych, tak ogólnie. W sensie na przykład Apple nie dostarcza takich danych, ile na przykład użytkowników z jakich telefonów na Androidzie ludzie się przesiadło na Androida. Natomiast w drugą stronę producenci z Androidem bardzo często się chwalą. Na przykład Moto mówiła, że Moto Razr, jeżeli chodzi o w ogóle całą serię tych Moto Razr, to spośród wszystkich klientów, którzy przenoszą się na Motorola, to ponad 20% to są klienci iPhone'ów. Więc raczej producenci z Androidem dostarczają takich danych. Tak samo jeżeli chodzi o porównanie, na przykład bardzo często na konferencjach telefony są porównywane właśnie do iPhone'ów. Bardzo rzadko, albo do, powiedzmy, do Samsunga też, to trzeba przyznać. Bardzo rzadko zdarza się, żeby się porównywali do kogoś innego, czy do czegoś innego. I tak to niestety wygląda, zawsze porównuje się do tego, co jest najlepsze, czy największą konkurencją jest. I tak to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł, to tak jak Tarantul Luke mówi, ja sobie nie biorę tytuł z kosmosu, tylko zawsze jest to nawiązanie do któregoś z pytań. Łukasz Kram. Myślę, że warto do zdjęć mieć P60 Pro. Ale to też trzeba mieć na uwadze, że bardzo często ludzie nie kupują jednego telefonu do zdjęć, jednego telefonu do muzyki, bo musielibyśmy mieć P60 Pro do zbliżeń S23 Ultra, do dźwięku Rockfona. I powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania bateryjne, to albo powerbank, albo powiedzmy jeszcze jakieś inne Xiaomi, które sobie świetnie, powiedzmy, radzi na baterii. Więc natomiast jakby trzeba wybrać zawsze ten złoty środek. I powiem wam taką mam anegdotę, że teraz spotkałem na wyjeździe kolegę,
który do dzisiaj korzysta z Samsunga Galaxy S10e, który był bardzo pobijany z przodu, z tyłu, ale nie zmienia go, bo co? No bo właśnie, najważniejsze dla niego to, że telefon jest poręczny. Bateria jest tragiczna, więc bardzo często ładuje na przykład w połowie dnia go powerbankiem i bez powerbanka właściwie się nie rusza, natomiast jakby to wszystko, czyli to, że powiedzmy telefon już jest pobijany, że może aparat już nie jest taki fantastyczny, to jakby schodzi na dalszy plan. Najważniejsze jest to, że jest to telefon poręczny, w sensie, że on jest naprawdę mały i dla niego to jest najważniejsze. Jakby wszystkie inne parametry, czy wszystkie inne niedogodności jakby próbuje rozwiązać sobie dookoła. I myślę, że to jest sensowne, bo dużo osób na przykład tak robi, że wybiera jakiś telefon, bo coś, bo im się na przykład podoba, a coś ono robi źle, więc próbują sobie to jakoś rozwiązać. I właśnie w przypadku małych telefonów jest to jeszcze na tyle sensowne, że można sobie właśnie tą baterię gdzieś tam podładować. No gorzej, jeżeli wybierzemy sobie telefon, który na przykład ma bardzo słaby aparat, a chcielibyśmy mieć ten aparat, no to no jakby nie idzie tego wymienić w telefonie. Musimy mieć albo drugi, albo po prostu stricte sam aparat. To do mnie, cześć Maćko, nie warto, no oczywiście, że są podzielone opinie, w sensie jak tak czytałem komentarze sobie pod materiałami z P60 Pro, to powiem szczerze, że oczywiście bardzo dużo jest komentarzy, że nie, HMS to nie, więc dużo osób na przykład czeka na Honora, że on teraz wchodzi i może zaraz nadgoni jakby portfolio, że wprowadzi bardzo podobne urządzenia do Huawei'a, ale będą one na GMS-ie, no bo są, a część osób mówi, no nieważne, czy to jest HMS, czy GMS, no i dla mnie ten telefon jest, nie wiem, fantastyczny i będę próbował się w niego wyposażyć, więc no, jakby podzielone są te komentarze dość mocno. Okej, tu większe komentarze. Michał Kamiński, serio ktoś myśli na zmianę S23 Ultra na P60 Pro? Wiesz co, nie sądzę, żeby to było coś dziwnego, tak? Po pierwsze, S23 Ultra, jeżeli chodzi o takie ewidentne przewagi, no to rysik, powiedzmy nakładka, która może być fajna dla kogoś, no i ewentualnie zbliżenie optyczne. Takie, że rzeczywiście to stukrotne jest moim zdaniem lepsze niż P60 Pro, no, ale to głównie ze względu na to, że mamy jakby optyczny, peryskopowy zoom, mamy po prostu większe zbliżenie stricte optyczne, więc po prostu cyfrowo jesteśmy w stanie więcej tam wyciągnąć. Natomiast reszta rzeczy, no nie wiem, no ekran no może ok, trochę jaśniejszy, natomiast jeżeli chodzi o feeling użytkowania, jednak P60 Pro jest dużo bardziej wygodny, dużo bardziej odporny na upadki, to na stówę, chociaż akurat tego nie upuszczałem, ale testowałem to przy Mate 50 Pro. Aparat stricte, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe czy naturalną bokeh, jest na pewno lepszy niż w przypadku P60 Pro. Głośniki moim zdaniem są lepsze wydajnościowo, no myślę, że może być trochę gorszy, natomiast ani się jakoś więcej nie grzeje, pomimo tego, że to jest no, dwie generacje, tak, nie no, no jedną generację do tyłu, jeżeli chodzi o procesor, ale myślę, że dla wielu osób to jakby nie ma większego znaczenia, tak, jeżeli nadal do dzisiaj ludzie wybierają S22 Ultra albo S22 małego, który wiadomo, że ma słabą baterię, jeszcze Exynosa, albo S22 Ultra ma Exynosa, który no, trochę mocniej się grzeje, no to nie widzę w tym nic złego, tak? No bo to jest jakby świadomy wybór tego, że bierzesz procesor, który wiadomo, że nie ma dobrej reputacji, a ludzie i tak biorą te telefony. Więc no pytanie, kto co wybiera. Na pewno są osoby, które się na coś takiego zdecydują, natomiast czy jakby ta sprzedaż czy Huawei'owi idzie dobrze? Tutaj nie wiem. Natomiast widzę, że w prasówce przyszedł kolejny mail, że przedłużyli tą przedsprzedaż, czyli no jakby w skrócie to jest tak, że może aż tak dużo tych telefonów się nie sprzedało, ile chcieli, albo została mi po prostu jakaś pula tych, tam nie wiem, co oni dodawali, zegarków, czy coś tam innego. Nemo KRK. Nie warto, mówi, że nie warto zmieniać. Łukasz P., jeśli Exynos S22 się nie grzeje, to Snaps S23 to chudziarka. Exynos się grzeje nawet przy pisaniu zwykłego SMS-a, czy przy rozmowie telefonicznej. Jak włącza się przeglądarkę, to już się można poparzyć. Wiesz co, no, ja uważam, znaczy ja nie pamiętam, żebym przy S22 Ultra miał tak, że cały czas telefon mi się grzał. Było oczywiście masę takich scenariuszy. Natomiast nie było tak, że od leżenia telefon był gorący i nic tam się nie działo. Wydaje mi się, że też już pomijając to, że na początku było takie przeświadczenie, myślę, że gdzieś to jakby opanowali trochę aktualizacjami. No ale prawda jest też taka, że musiałbym mieć ten telefon teraz, żeby móc to przetestować. I tu niespodzianka, nie mówię konkretnie o S22 Ultra, ale
będzie takie porównanie, na które ja się długo czekałem, w sensie, no bo robienie porównania wtedy, kiedy S23 wychodzi, S22 jest trochę zapomniane i są telefony na różnych aktualizacjach, na różnych nakładkach, wersjach nakładek, jest bez sensu, więc ja specjalnie się wstrzymałem z tym porównaniem i takie porównanie będzie teraz, kiedy rzeczywiście te telefony są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wersję Androida do siebie i no ciekawe, jak wygląda optymalizacja na jeden i drugi, więc taki materiał się pojawi. Co do bana na Huawei, to chodzi tylko o ich sprzęt, bo tam gdzie ich producenci ledwo trzymają, LTE na Huawei spokojnie 5G przy niższym SAR. Aparaty są coraz lepsze i nie ma co ukrywać. Dodatkowo w razie wojny z hamburgerem łatwiej odłączyć wszystkie modemy i nadajniki w jednym momencie. Szpiegowanie przez Huawei nie udowodniono, ale szpiegowanie przez USA i Google to udowodniono. Sąd Huawei jest lepszy, bo nie ma śmieci, kontenerów, reklam jak YouTube i szpiegowania przez pakiety usługi Google. Przejściówki pogarszają jakość dźwięku i jak to szukać coś z łączem 3 mm i DAC-iem. No przejściówki tak, zawsze pogarszają, no ale to nie jest, znaczy wiesz, możesz kupić zwykłą przejściówkę, ale ona, czy to będzie jakaś taka gigantyczna różnica? Nie wiem, przyznam szczerze, że nie porównywałem tego, a zresztą też nie czuję się specem, jeżeli chodzi o audio, żeby słyszeć te wszystkie minimalne różnice. A jeżeli chodzi o właśnie to udowadnianie, no to tak, no to każdy z tych firm amerykańskich, które wymieniłeś, miały procesy już, w sensie, że pozwalał sobie na więcej niż jakby polityka prywatności przewidywała. I zostały za to ukarane. A w przypadku Huawei'a, no kilka osób gdzieś tam w różnych krajach postawiono, że zarzut szpiegostwa, natomiast stricte Huawei'owi, że coś tam robi, że coś tam znaleźli w jakimś modemie czy coś, to nie. Więc ja powiem szczerze, ja bym chciał, żeby rzeczywiście jakieś śledztwo się toczyło, tak? W sensie, żeby próbowali to wyjaśnić. Bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście, nie wiem, te produkty są naszpikowane jakąś technologią, która ewidentnie, że tak powiem, naszpieguje albo coś robi złego, tak dalej, to spoko, ja mogę zrezygnować z testowania Huawei i innych takich urządzeń. Natomiast no chcę mieć jasne dowody, tak, no bo nie testuję, nie rezygnuję z testowania, nie wiem, usług od Google czy właśnie jakichś innych firm, które też na pewno, no bo jakby mnie się wydaje ogólnie, że to jest tak wybór, musisz zdecydować się, jeżeli chcesz powiedzmy mieć jakiś telefon, na kogo szpiegowania się decydujesz, tak, znaczy żeby kto cię szpiegował. Oczywiście, że lepiej pewno niż Amerykanie, niż Chińczycy. No to obecno mówię, no ja muszę mieć jakieś jasne dowody, których tak na dobrą sprawę w chwili obecnej cały czas brak, więc jakby nie mówię, że wprowadzam w swojej polityce domniemanie niewinności, natomiast fakt jest taki, że jednak no byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Co do S21 czy S22, nie mają słabej baterii, ale mają tragiczny procesor stworzony przez Samsunga i wyprodukowany przez Samsunga. To tak jakby zachęcić w Polsce reaktor EBM jeszcze produkowany przez Rosjan. To nie ma co mienić baterii, a tragicznego procenta. No myślę, że tak, natomiast no wiecie, no, z procesorem to jest o tyle jeszcze łatwo, że jeżeli on jest na przykład tragiczny, można próbować go zawsze jakoś dodatkowo zawsze oprogramować. Więc może jest jakieś wyjście z tej tragicznej sytuacji, natomiast powiem szczerze, ja mam sporo znajomych, którzy w chwili obecnej, kiedy już S23 się ugruntowało na rynku i cena S22 tak ładnie spadła, no to oni w chwili obecnej na przykład jakąś nówkę kupują sobie w dobrej cenie S22 czy S22 Ultra i generalnie mówią, że są zadowoleni. Więc nie wiem, na ile to jest mówienie, że jestem zadowolony, no bo kupiłem ten telefon i co mam teraz powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, no ale takie mam informacje. Nagrywanie dźwięku i to głośnego, to muszę spełnić wiele warunków i muszą posiadać lepszej jakości mikrofony. Teraz nie produkują takiego sprzętu jak na przykład Nokia 808 PureView. Ona na przykład umiała nagrywać bardzo dobrze na przykład koncerty. LG serii V również lepiej nagrywać dźwięk. No tak, no bo oni mieli jakby manualne sterowanie, na przykład można było ograniczyć, jakby zwiększać albo zmniejszać czułość tego mikrofonu, czyli tak jak ja tutaj mam też pokrętło. Więc jak wiem, że jestem bardzo blisko, to sobie zmniejszam czułość, bo i tak były przestery. Jeżeli jestem gdzieś dalej i na przykład muszę coś z daleko nagrać, no to sobie robię większą czułość, no ale wtedy muszę bardziej się bawić w oprogramowaniu, żeby jakby te wszystkie szumy czy tło po prostu gdzieś tam wykasować. W katalogu pewnie znajduje się plik No Media. Usuń po podpięciu ten plik. Ok, sprawdzę. Dzięki.
Nighthawk, jak dla mnie nie warto, a poza tym kupić wybrakowany telefon z opcji, to trzeba być chyba chorym. Tak, i ja rozumiem całkowicie takie podejście, że ktoś mówi, że telefon jest wybrakowany. Natomiast powiem szczerze, no ja mówiłem to w recenzji, natomiast mogę to powtórzyć. Jakby z punktu widzenia, nie wiem, oglądania YouTube'a, czy korzystanie z Google Drive, czy z map, to jakby tutaj żadnego problemu większego nie ma. Problem jest taki, że te aplikacje, czy te G-Spacey, czy G-Boardy, podobno ten G-Board działa lepiej, muszę go sprawdzić jeszcze, ale jakby tego typu aplikacje, one się kiepsko zachowują w ramie, w sensie one, aplikacja potrafi się ubić, jak z niej nie korzystamy przez dłuższy czas i nie ubija się sama w sobie aplikacja YouTube'a, która jakby jest zaszyta w G-Boardzie, tylko ubija się G-Board, czy tam G-Space. I wchodzisz w tą aplikację i ona się musi uruchomić ponownie, a wtedy jak wskakuje ci już YouTube, to generalnie jest w porządku. W sensie pokazuje ci, w którym miejscu skończyłeś oglądać i tak dalej, wszystko jest dobrze zachowane i tak dalej, więc jest to takie pokrętne trochę i oczywiście to jakby nie jest nadal idealne rozwiązanie, bo na przykład niektóre bankowe aplikacje ci nie działają, niektóre usługi jak Uber ci nie działają, bo one są oparte na Google Mapsach, więc jakby no nie da się tego przeskoczyć, tak? Więc są pewne ograniczenia, których trzeba być świadomym. Natomiast pewno są osoby, którym nie robi to jakby znaczenie i dla nich liczy się aparat i jakby parę innych rzeczy. Andrzej, ja z powodu wad S22 Ultra kupiłem Mate 50 Pro. Gdy wyszedł S23 Ultra, kupiłem S23 Ultra. Mimo to trochę poprawili, to nadal wieczorami wychodzą z Mate, a nie Samsunga. Aha, z Mate'em wychodzisz, a nie z Samsungiem. Gdy wyjdzie Mate 60 Pro, sprzedam Mate 50 i kupię 60, Samsunga już też zostawię. No i spoko, znaczy wiesz, no fajnie mieć możliwość kupienia dwóch telefonów, takich drogich i trzymania, gratulujemy, natomiast no nie każdy ma taką możliwość, nie? Bardzo dużo osób jednak musi się zdecydować na jeden telefon. Więc jakbyś chciał zrobić takie podsumowanie, powiedzmy, z którego ci się lepiej korzystało, w jakich okolicznościach i dlaczego i co jest twoim zdaniem lepsze, to byłoby spoko. Jeszcze raz, Andrzej, patrząc na to, jak się spala elektryka, pytanie, czy wraz z popularyzacją ich na ulicach nie dojdzie do zakazu parkowania w podziemnych garażach osiedlowych. Pytanie, jak wtedy zareagują ci wszyscy eko. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jakby to jest kwestia też nauczenia się gaszenia, bo teraz 15 minut gaszę już te pożary, teraz było chyba dwa ostatnio, co nie zmienia faktu, że statystycznie nawet przeliczając na dużo większą liczbę samochodów spalinowych, statystycznie częściej pali się samochód spalinowy i to po prostu. I to przeliczając do tej samej ilości, nie ze względu na ilość ogólnie wolumenu spalinowych samochodów. Więc generalnie elektryki są w miarę, moim zdaniem są w miarę bezpieczne, natomiast no oczywiście są jakieś tam zakazy, widzę, że coś tam moi znajomi nie mogą na przykład sobie wallboxa zrobić gdzieś tam w apartamentowcach, czy w blokach, czy w garażach w ogóle. No i problem jest też taki, że no jeżeli to ma być taka elektromobilność w dużym stopniu na całą Polskę, no to jest masa bloków tak dalej, gdzie jakby problem ładowania jest dość duży. Natomiast no, ja mówię, cały czas to jest pytanie. Problem z ładowaniem będzie wtedy, kiedy faktycznie, nie wiem, codziennie robisz 300-400 km i mieszkasz w bloku. No to generalnie jest no bardzo ciężkie. Chociaż możliwe, bo możesz jechać na początku na sorry, na stację ładowania i jakby nie jest taki gigantyczny problem. Natomiast dla ludzi, którzy jeżdżą dziennie, nie wiem, 4 czy 5 km do pracy i w drugą stronę i czasami na zakupy, no to samochód elektryczny jest świetny, tak? W sensie, no oczywiście będzie droższy, natomiast ładowanie go raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie na jakiejś stacji pod marketem, ja u siebie w Poznaniu znam co najmniej dwie darmowe ładowarki, na których często się sam ładuje, tak? U nas w Poznaniu jest Poznania, czyli są dwa stanowiska po 11 kW, które można spokojnie się ładować, są bardzo często wolne i działają. I drugi to jest Kaufland, tak? Akurat Kaufland mam nie po drodze, więc do niego raczej nie jeżdżę, ale generalnie no można sobie skorzystać, tak? I myślę, że jeszcze kilka innych Lidli gdzieś tam by się znalazło, czy tego typu podobnych rozwiązań. A nawet jeżeli nie, to nawet jeżeli płacimy za to ładowanie i to płatna ładowarka, których jest już naprawdę bardzo dużo, nawet tych wolnych AC, no to są nadal, powiedzmy, takie sensowne koszty, tak? Jeżeli jest tam poniżej 2 zł za kilowatogodzinę, to wychodzi tak tanio. Jeżeli możesz to połączyć z ładowaniem w domu, gdzie masz dużo taniej, to jakby ten bilans średni wychodzi ci też tańszy, tak? To jest tak samo, jakbyś, nie wiem, powiedział, że o, jadę w trip po Europie i tak,
w Polsce się zatankuję, bo mam w miarę tanie paliwo, ale jadę za granicę, o, to już będę miał droższe paliwo, więc kiedyś się tak robiło, że się tankowało przed granicą jeszcze, bo później za granicą było drożej. No to tu jest mniej więcej na tej samej zasadzie, no, jeżeli się załadujesz w domu, czy nawet, nie wiem, gdzieś na działce u kogoś, to będzie taniej tak sumarycznie. Nie, ale zobaczymy, no na pewno się zmieni, tak? Dużo się zmieni, jeżeli będzie przybywało tych elektryków, no bo musi też przybywać odpowiednio stacji ładowania. Na razie to jest trochę nierówna walka, tak na dobrą sprawę. Pan Tomasz, ostatnio na grupie Huawei widziałem, że ktoś ogłasza się z przeróbką P40 Mate 30 na 100 w pełnymi usługami Google. Podobno wszystko działa jak chociażby w P30 Pro. Słyszałeś o takim momencie? O, nie, ale podeślij linka, jeżeli tego... dobra, poszukam sobie, żeby znaleźć, bo to jest ciekawe. Nie wiem, czy Huawei by pozwolił P60 Pro tak zmodyfikować, jeżeli by była taka modyfikacja, ale chciałbym sprawdzić, czy tak się da w ogóle. Mikołaj Pela 18. Okej. Okay. Jakiego byś wziął smartwatcha, gdyby nie Apple Watch? Mówiłeś, że w Google Pixelach są problemy z gwarancją przez brak polskiej dystrybucji. Jak sprawa się ma Pixela kupiony w sklepie X.com? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno X.com to na siebie bierze, tak mi się wydaje. Ale tu jakby nie dam głowy. Ale gdy zaczynając od tego pierwszego pytania, bo je takie ominąłem. Gdyby nie Apple Watch, ja bym poszedł pewno w tego. Teraz mi się rozwadował się. No. Ten watch od Huawei Ultimate jest super. Natomiast ja bym pewno dopasował sobie zegarek do producenta telefonów, tak? W sensie, jakbym miał Samsunga, to bym sobie wziął coś od Samsunga, bo jednak, no jakby jeżeli bierzesz parę, to one bardzo często mają jakieś dodatkowe funkcje, których normalnie po prostu, jeżeli mieszasz sprzęty, to bardzo często nie masz. Więc pewno tak, natomiast jakbym miał Pixela, to na pewno bym nie wziął Pixel Watcha, bo mi się nie podoba, bo działał źle, bym miał słabą baterię, bo lagował i tak dalej, wiele, wiele innych rzeczy, więc na pewno Pixel Watcha bym nie brał. Czytałeś, że aktualizacja najnowszej Watch OS psuje Apple Watche, tam gdzie masz powiadomienia i centrum sterowania, to jest nie do końca czarne i również mnie to dotknęło. Apple Watch SE 2, ciebie też Apple Watch SE, to nie do końca ciemne? Tak, jest takie nie do końca ciemne, faktycznie. Takie bardziej szare jest niż czarne. Powiadomienia też są takie jakieś inne. No, nie wiem. No, głupio to wygląda, przyznam szczerze. Ale no nie, no może pewno jak będzie dużo osób się skarżyć, to naprawiam to w poprzedniej, na samej aktualizacji, więc jakby niespecjalnie się tu przy tym przejmuję. Wiesz coś o HTC U23 Pro lub U23? Będziesz go testował, że osobno jest dawać procesor średniaka w modelu z dopiskiem Pro, jak Pro nazywają, to powinien być to flagowiec, więc jedynie mi się ta rzecz nie podoba w tym HTC. Znaczy ja przyznam szczerze, że ja jestem trochę zażenowany, tak? Znaczy ja kocham HTC za wiele fajnych telefonów, które mieli w przeszłości, natomiast wypuszczanie takiego bubla to jest bez sensu kompletnie. W sensie, po pierwsze, ten telefon nie wygląda w żaden sposób jak jakiś unikatowy telefon. To jest zlepek po prostu jakichś dziwnych chińskich rozwiązań, czy ogólnie wszystkich rozwiązań, które są na rynku. I po prostu wyspa wygląda jak z czegoś, przód jak z czegoś, tył jak z czegoś, ramka jak z czegoś. Żaden, nic unikatowego ten telefon nie ma. Dodatkowo ma przeciętną specyfikację i cenę, która po prostu mrozi. I tak zupełnie szczerze, ja bym się też zastanowił przed zakupem takiego. No i wiem, że HTC jest jeszcze dużą firmą, która robi tam wiele innych rzeczy, natomiast no ja bym się tak mimo wszystko zastanowił, czy firma, która zrezygnowała właściwie z produkcji absolutnie kapitalnych telefonów i wypuszcza raz w roku jakieś takie zapchaj dziurki, w sensie to są typowe telefony, które są ze słabą specyfikacją, zbyt wysoko wycenione, które później idą i mówią u operatora, hej, mamy telefon, który kosztuje 2200, o nie, za 2200 nie, dobra, 1200 i możecie brać 1000 sztuk, o super, i operator bierze. To jest dokładnie taka metoda, żeby po prostu robić sobie jakiś taki w miarę wolumen i jakieś te telefony sprzedać. Ja bym się w ogóle zastanowił, czy firma, która właśnie zrezygnowała z kupna telefonów, wypuszcza takie potworki, czy w ogóle bym kupił taki telefon, bo czy on będzie wspierany, tego nikt nie wie, czy tu będą w ogóle jakieś udoskonalenia, czy będzie ktoś tu będzie w ogóle pracował nad tym, żeby udoskonalić ten telefon po latach, tak, skoro to są dwa modele w roku. Tego nikt nie wie. Czy ten telefon będzie miał dobry serwis, biorąc pod uwagę, że są tylko dwa telefony w roku, tak? No, to już bardziej ufam pod tym względem Sony autentycznie. Więc nie, ja jakoś tak niespecjalnie jestem, powiedzmy, za, przyznam szczerze.
Będzie w stary, ale Jarę Galaxy S3 lub Note 2, 3 albo 4. Jak nie masz tych telefonów, to może Pixel 3 sobie radzi. Proszę bardzo. To jest mój Galaxy. Mój, ale to jest. Nie, czekajcie. Gdzie? Już bym was oszukał, a to nie o to chodzi. To jest A5, to jest A5 2015 czy 16? Czekajcie, bo muszę po tyle sprawdzić. A, 2015. Więc ten telefon też będzie. Ale gdzieś tu miałem S3, który, to jest też mój telefon, który miała moja mama, z którego korzystała. Gdzieś go mam odłożonego. I jest naładowane, natomiast nie mogę go zaktualizować i tutaj jest problem. I na razie próbuję jeszcze z tym walczyć, bo chcę zobaczyć, którą wersję mogę taką oficjalną, najnowszą wgrać i wtedy dopiero się do tego odniosę. Ale mam tą S3. Piękny powrót do przyszłości, więc spoko, będzie. I Pixela 3 może też rzucimy, zobaczymy, czy on tam jeszcze żyje w ogóle, bo dawno nie korzystałem z niego. Luwe 36, Czarek S znalazł odpowiedź, dlaczego wyszukiwarka głosowa na YouTube powtarza głosowo to, co mówiłeś. U mnie to samo, trochę wkurzające. Czyli jeżeli wiele telefonów różnych u różnych osób, to podejrzewam, że jest to kwestia aktualizacji. Tolfu mówi, że nie warto, więc krótko. Rubi, kiedy mi 13 Ultra? Nie wiem, na razie jeszcze nie powiedzieli, tak? No, jakby oficjalnie chyba w Polsce jeszcze jego sprzedaż nie zaczyna. No, mam nadzieję, że to nie będzie październik albo grudzień. Liczę, że mógłby to być lipiec, bo chyba w lipcu się nic innego nie dzieje. I tak na dobrą sprawę będzie posucha, jeżeli chodzi o nowe telefony, więc mógłby się mi 13 Ultra w lipcu pojawić. Sludzi TV. Robercie, a czy pojawi się jakiś odcinek, w którym opowiesz trochę, jakim cudem iPhone, pomimo tego, że jedyne, co posiada na dany moment topowego, to procek wideo, głośnik, a reszta odstaje już nawet od Motorola i wielu innych Chińczyków, nie mówiąc już o Galaxy, sprzedaje się jeszcze dobrze i ok. Ja wiem, że ktoś jeszcze chce iOS zamiast Antka, nawet Antka z One UI, który daje ekosystem Galaxy, z którego korzystam prywatnie, a druga osoba z mojej rodziny korzysta z ekosystemu Apple, wcale nie ma żadnych nowych funkcji, a wiele działa wręcz gorzej. Ale no ludzie, serio, tak trudno korzystać z Androida, nie mówiąc już o funkcjach telefonu i oczywiście ja jestem zdania, że jeden Android nie jest tym samym, bo po prostu jakie działanie i nakładka realnie wydaje się to kosmetyczna zmiana, ale dla przykładu, czy Android dla mnie był ok, ale nie idealny. MIUI chyba okropnej. Po 4 miesiącach wróciłem do One UI i wszystko grało świetnie, więc nakładka trochę gra, ale wciąż dla chcącego nic trudnego, tylko trzeba niestety chcieć. No jak się nie chce, a to się bierze pierwsze spółki, a można powiedzieć, że iPhone i Galaxy serii A są najczęściej spotykanymi telefonami, oprócz różnicy ceny. To jakoś taka sama, co pokazuje, że wielokrotnie ludzie szukają zwykłego telefonu do używania, ale chyba już w cenie 7 koła można wybrać coś lepszego w wielu przypadkach. Na przykład sięgnąć nawet po Xiaomi, bo różni później pretensje iPhone'owców, co muszą mieć aparat, bo no telefonem, kurczę, strasznie to jest napisane, bo no telefonem to takiej jakości nic nie zrobię, a niczego lepszego spółki nie wezmą, a szkoda. Wiesz co, nie, to jest jakby, temat jest dużo bardziej skomplikowany. Dlaczego ludzie kupują, dlaczego tak się świetnie sprzedają iPhone'y wszystkie, pomimo tego, że na przykład z roku na rok są jakieś tam małe zmiany? No bo zasług jest tutaj kilka. Po pierwsze, Apple potrafi, nawet jeżeli te zmiany są jakieś takie małe, w sensie, nie wiem, jak była przy 12 na 13, czy z 13 na 14, to generalnie jakby te telefony się gigantycznie nie zmieniły. Na przykład no, doszedł większy aparat, doszła dynamiczna wyspa. Wcześniej wyszły po prostu większe obiektywy, jaśniejsze ekrany. Te zmiany nie są jakieś wielkie, tak? I bardzo często na przykład o jakichś zmianach w ogóle Apple nie mówi, ale Apple potrafi opowiedzieć historię o tym, co tam się nowego zrobiło, że to jest najlepszy iPhone, którego oni stworzyli. Bardzo często w przypadku, nie wiem, S23 Ultra nie mieliśmy żadnych takich rzeczy, którymi Samsung by się mógł pochwalić. W sensie aparat generalnie ten sam, nawet jeżeli robi zdjęcia, to oni tego jakby tak specjalnie już nie komunikowali. Komunikowali bardziej to, że ma zmieniony kształt, tak? Rysikowe rzeczy w ogóle nie zostały ruszone. Tak na dobrą sprawę, zmiana w S23 Ultra, na którą wszyscy czekali, wiem, że to ona jest świetna zmiana, bo wreszcie mamy telefon, który jest taki fantastyczny, to, czekajcie, włączę sobie klimę, bo się zaczynam gorąco robić od tej lampy, to tak na dobrą sprawę te zmiany były też kosmetyczne, ale ludzie bardzo chętnie poszli kupić te telefony S23 Ultra, bo są świetne i świetnie sobie radzą i na to właściwie czekaliśmy.
A w przypadku iPhone'ów to jest tak, że ludzie no generalnie nawet się nie zastanawiają, tak? Oni po prostu kupują iPhone'a kiedyś tam i czekają sobie te 3-4 lata, czy coś się zmieni, czy może wejdzie jakiś nowy kolor, czy nie. I kupują sobie po prostu po tych kilku latach, dlatego bardzo często ludzie mają jeszcze jakieś tam siódemki, szóstki, ósemki i po tych kilku latach zmieniają sobie po prostu na nowego iPhone'a. Dla nich to jest naturalne przejście. Nawet na wyjeździe teraz w Madrycie, jak byłem z Motorolą, to spotkałem dziewczynę, która jest... ona pracuje w jakiejś takiej... nie chcę mówić, jaka to jest gazeta, ale to jest jakaś taka lifestyle'owa gazeta. I tak z nią rozmawiam i tak rozmawiamy sobie. Ona mówi, że fajna ta młotka i tak dalej. I ja mówię, no to zmieni, a ona miała jakiegoś tam iPhone'a. Nie wiem, tam chyba 12, może coś takiego, czy 11. Mówię, to zmieni. Mówię, no jak mówię, takie fajne. Ona mówi, no generalnie to bym chciała, tak? Tylko mówi, że jestem... Ja, ona mówi, ja tak nienawidzę przenosić tych wszystkich danych, ja tak nie lubię tych zmian, w sensie, że wszystko mam już poukładane, już wszystko jestem nauczona na pamięć, gdzie klikam, co robię, tak dalej, że wszystkie hasła mam, że nawet jakbym chciała, to jakby po pierwsze, ilość rzeczy, które musiałem zrobić, żeby to mi mniej więcej działało i żebym się przyzwyczaiła do tego, żeby zmienić telefon, to jest no, bardzo długa ta lista, a po drugie, no ja jestem tak przyzwyczajony już do iPhone'a, w sensie, że po prostu go mam do tego zegarek, mam do tego komputer, jakby zapominam, czy to działa, czy nie działa, to po prostu działa ze sobą i jakby wyeliminowanie iPhone'a z tego powoduje, że Apple Watcha już nie mogę podłączyć, z komputera na przykład już też nie będę miała zdjęcia od razu i są takie małe rzeczy, które po prostu uzależniają wręcz i trzymają tych użytkowników, żeby kupować kolejne iPhone'y, tak? Nie muszą być to najnowsze, mogą być to starsze o dwie generacje nawet, ale żeby kupować kolejne iPhone'y. Myślę, że to jest taki największy magnes przyciągający. Ja też przez wiele lat, przyznam szczerze, myślałem, że mówię, o Boże, kupujesz nowego iPhone'a i mówisz, Boże, te same ikony, ten sam wygląd, to samo ułożenie ekranu, te same tapety, to wszystko to samo, tak? Zmienia się trochę wygląd telefonu, jakieś dodatkowe funkcje i aparat. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że teraz... No to właśnie po rozmowie z tą dziewczyną mówię, może to jest jakby to lekarstwo, czy jakby, no nie wiem, ten szczegół, na który ludzie zwracają uwagę. Że tak na dobrą sprawę wymieniając iPhone'a na iPhone'a, jakby system zostaje ci ten sam i dla wielu ludzi to jest świetne. Na przykład mój ojciec też mówi, że nie wiem, tam ma S9 chyba i mówi, no nie zmieniam, bo mi się nie chce przynosić tego wszystkiego. Ja mówię, zrobię ci to, a nie, to za dużo roboty, tu wszystko mam, tu wszystko działa, tu wszystko mam poustawiane i tak dalej. I może to jest właśnie jakby skierowane w dużej mierze też do takich osób, że po prostu oni nie chcą zmiany. A jeżeli chcą zmianę, to zmiana jeden telefon na drugi i właściwie odchodzisz, masz dokładnie to samo przyniesione, bo tak to wygląda w przypadku iPhone'a, kiedy przenosisz dane z jednego na drugi. I dla części osób to nie jest ważne, że tam masz lepszy telefon, lepsze zbliżenie, że masz, nie wiem, zdjęcia portretowe fantastyczne, że masz lepsze głośniki, że nie wiem, że możesz coś łatwiej inaczej zrobić. Oni są tak przyzwyczajeni do tego, że po prostu nie zamierzają raczej zmieniać. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Że o to chodzi w iPhone'ach, że oni po prostu mają spokój, mają telefon, który wiedzą i nawet jeżeli zmienią za 2-3 lata, to będzie to działało tak samo, więc oni są do tego super przyzwyczajeni, wszystkie rzeczy będą wyglądały identycznie, tak na dobrą sprawę. Są jakieś nowości, które widzicie, że bardzo często te nowości dotyczące samego interfejsu, czyli nie wiem, to, że masz te ekrany do zmiany, że możesz zmieniać, nie wiem, styl wyglądu jakby tych widżetów na dzień dobry i tak dalej, że bardzo na początku to krytykowali, bo to była już taka duża zmiana wizerunkowa, jeżeli chodzi o wygląd samego wyglądu systemu względem poprzednich lat. I może to jest tutaj jakby to. Ja w sumie też się nie zastanawiałem i to pytanie jest naprawdę bardzo dobre. Dlaczego faktycznie ludzie tak postępują? Że jakby wiedzą, że są na rynku lepsze telefony, bo są ewidentnie lepsze, tak? Znaczy w sensie każdy składek jest lepszy. Ja nie sądzę, żeby nawet pierwszy składek od Apple był gdzieś tam w czwartej czy piątej generacji, gdzie mówimy teraz właśnie o tych telefonach u konkurencji. Więc nawet jeżeli oni wypuszczą za 2-3 lata składaka, no to on będzie dużo gorszy od, powiedzmy, konkurencyjnych. Chociaż może go dopracują, żeby nie było. Natomiast nie sądzę, żeby był tak fantastyczny jak to, co czy tak dopracowany jak te generacje u Samsunga, czy u Motorola właśnie, czy u Huawei. Natomiast no jakby jeżeli szukasz cudów jakichś fantastycznych zbliżeń i tak dalej, jakichś nowych technologii, fantastycznego makro z pięknym rozmyciem, no to jakby nie szukasz tego w iPhone'ie, tak?
Wideo jednak jest w iPhone'ie fantastyczne i myślę, że to jest też jakby takie unikatowe. Może to też ludzi przyciąga, ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Fabian Kowalski, Super Life, ok. Ja bym wybrał smartfona S23. No więc Fabian napisał coś więcej niż zawsze, ale fajnie, no, ale nie. Łukaszowi już jaki ma telefon nie odpisał niestety. Michał Wyszenko, cześć, znajomy posiada S23 Ultra, telefon podłączony do samochodu Volkswagen kablem po USB-C i wykorzystywane na Android Auto. O co chodzi, że kable różnych procentów po miesiącu idą na śmietnik? Z autem jest wszystko w porządku, bo posiada dwa telefony Xiaomi, które specjalnie podłączenie jednym kablem dedykowanym do tego telefonu, wszystko jest ok. Serwis Samsunga twierdzi, że telefon mu nie wymienią, bo jest sprawny. Może mają rację, bo w domu ładuje po USB-C i wszystko jest ok z kablami. Wiesz może w czym jest problem? Wiesz co, ciężko powiedzieć, no nie wiem, mógłbyś kable rozjechać. Miałem teraz właśnie na wyjeździe koledze pożyczyć powerbank i pożyczam mu powerbank, akurat to jest powerbank Xiaomi, z kablem i do iPhone'a, z końcówką Lightning. Kolega ładował sobie, zresztą Dawid Kosiński, Kosa, chciał ładować sobie iPhone'a 13 mini i nie ładuje się. I mówię, o co kaman? Biorę to, podłączam, też się nie ładuje. No i co się okazało, po prostu, nie wiem, ja naprawdę długo nie korzystałem z tego kabla, ale kabel Grisela po prostu umarł. Nie działał. Podłączyłem jakiś inny kabel i zaczęło się ładować. Więc no zdarza się tak, że po prostu czasami kable padają. Natomiast jeżeli to jest regularnie tutaj w twoim przypadku, że po prostu co chwilę kable idą na śmietnik, to po prostu albo się przegrzewają, bo jednak no, telefon się też mocno nagrzewa i no może po prostu kable się przepalają. Ciężko powiedzieć, a nawet na oryginalnym kablu, czy w sensie kablu, który jest z pudełka od S23, bo to może być czasami tak, że nie wiem, zdarzyło mi się tak, że jakieś kable się gdzieś tam przepalały, w sensie, że na przykład, nie wiem, się przegrzewały. I to widać też bardzo często, może przy czarnych kablach nie, ale przy białych, że one po prostu zmieniają wręcz swój kolor. I to też pokazywałem w odcinku z Hamą, gdzie na przykład u mnie kabel od Lightning czy od USB-C, po prostu miałem zmienione kolory aż od tego, że po prostu były przegrzane i w trakcie na przykład poboru jakiejś tam energii po prostu były mocno wyginane. Więc może się zdarzyć, no nie wiem, ja bym spróbował z oryginalnym z kablem i ewentualnie w ten sposób. No tak, no niestety. Szkoda, że jakby, no, znaczy zrozumiem, no u mnie żona w Skodzie Kamiq też nie ma Android Auto bezprzewodowego, musi kabel podłączyć. Okej, jeszcze tu było jedno pytanie. A co to iPhone, anten w iPhone'ie? Robię, nie wiem jak, co z tymi antenami, ale jak kumpel z S23 Ultra przywał u mnie, to LTE w Orange dużo lepiej działa na iPhone'ie 13 Pro. No okej, spoko, rozumiem, natomiast no, ja mam jakby odwrotne doświadczenie. Niestety. Linkus Note. Rozumiem, że P60 to jakieś auto i tego dotyczą te rozważania. Nie, to jest telefon. A16. Nie ma co się czepić elektryków. Nie, chyba, że chodziło o P60. Nie, ale nie mówiliśmy P60 o żadnym samochodzie. A16, nie ma co się czepiać elektryków. Postęp jest nieunikniony. Trzeba iść z duchem czasu albo kupić skarpetę w Warszawę i do kompletu Nokia 3210. No można i tak, tak? No, nie wiem, czy skarpeta jeszcze może jeździć ze względu na emisję, bo to też jest ciężkie. A16, Robert, co do P60 Pro, to masz rację, ale nie do końca, bo jeżeli Google zablokuje wejście do aplikacji ogólnie, nie będzie możliwe obejście HMS, to telefon stanie się cegłą. Ja akurat nie mogę przebolać tego 5G, bo telefon mam w plusie, to naprawdę fajnie działa, a za chwilę mają osiągnąć 1 gigabit dzięki połączeniu 2600 i 2100, czyli agregacji. A mając tego P60, sam chcę odpowiedzieć, czy go chcesz. No tak, no znaczy, no 5G nie ma, tak więc pewnie 5G na pewno pomaga. Ja też mam w plusie i bardzo często miałem. Teraz na wyjeździe, jak byłem w Madrycie, to też miałem 5G, miałem powrót przez Monachium, bo mi nam samolot się rozwalił, to w Monachium też miałem 5G na lotnisku, więc no jakby super, fajnie, bo to dobrze działa, tak, na przykład, no wiesz, no pobierasz sobie wtedy odcinki, tam 700 mega sobie pobierasz, tak, i to jest super, tak, w takim momencie, że widzę, że wyszła jakaś audycja polityczna, akurat ja lubię sobie posłuchać i mówię, o, 50 minut, idealnie na lot z tego Monachium do Poznania to sobie idealnie posłucham i mówię, pobieram sobie i tak patrzę, 720p na YouTubie, tam chyba 500 coś czy 600 coś mega, mówię, cyk,
i się ściąga. I to jest super, że to wtedy tak leci, tak? Nie musisz korzystać z Wi-Fi, bo to wiadomo, że to Wi-Fi nigdy nie wiadomo, do czego się podłączasz, tak dalej. Więc tak, pewnie, no to jakby chyba z tych rzeczy, które by mi brakowało na HMS-ie, to najbardziej chyba 5G. Faktycznie. A ja 14 Pro, a ja mam 14 Pro, bo jestem fanboyem, kocham ogryzka. A, okej, okay. Dobrze wiedzieć przy okazji. Maćko, tak szczerze to na temat taki dla ludzi zamazanych. Powiedz serio, że to nie ty wymyśliłeś taki temat, opis, jakim trzeba być kretynem, aby mieć 3-miesięczny telefon bez Google i z takimi aparatami co S23 Ultra. Znaczy nie, po pierwsze, proszę nie obrażać innych, tak, wyzywać od debili, bo ciebie też nikt nie będzie tutaj wyzywał od debili, więc prosiłbym jednak mimo wszystko. A po drugie, no, jak tak jak mówię, no, to nie jest tak, że ja sobie wymyślam tematy. Temat zawsze jest nawiązaniem do pytania, które padło jakby w danym odcinku, więc faktycznie tak jest. Jeżeli ktoś się zastanawia, myśli nad czymś takim, to dlaczego nie? Znaczy, w sensie, no wiesz, no to jest tak samo, jak dostaję pytania, na przykład, nie wiem, mam iPhone'a 13 Pro i chcę wymienić na Samsunga Galaxy A54. Znaczy, no jakby ktoś chce sprzedać telefon, który jest oczywiście droższy, ale nie odzyska już tych pieniędzy i wymienić na telefon, który jest dużo słabszy w każdym właściwie aspekcie, ale nie jest iPhone'em. No to ja nie będę mu mówił, że jest jakiś tam ograniczony, czy tak go wyzywał, tylko po prostu powiem, że jakby nie ma to sensu, tak, z punktu widzenia, tak, no bo jakby nie uzyskasz nic z tą zmianą, w sensie nic nie będzie lepsze, tak, na dobrą sprawę, oprócz tego, że wrócisz na łono Androida. To tak jak gdyby się o właśnie, z 14 Pro na 13 Pro, taki twój tytuł brzmi. Nie, to są dwa różne telefony jednak, przypominam, tak, nie. Nie masz racji, moim zdaniem. Piotr, witam. Co daje w YouTube Premium większa szybkość transmisji bitów? Pozdrawiam. Nie wiem, tam widzę, że czasami pojawia się, że na przykład, że 1080p jest w Premium. I po prostu jak były jakieś tam newsy kiedyś o tym, że po prostu ta jakość jest lepsza, że 1080p jest po prostu w lepszym bitrate i dzięki temu po prostu jakość jest lepsza. Natomiast, no, ja powiem tak, 720p w dużej mierze, powiedzmy, wygląda w miarę spoko na większości telefonów. 1080p rzeczywiście jest takie mocno kompaktowe i takie komfortowe i wygląda świetnie, a 4K to jest już bajeczka i wygląda to bardzo ładnie, jeżeli chodzi o telefony, więc mnie się ogólnie podoba 4K najbardziej, natomiast, no, tak jak mówię, czasami na wyjazdach oczywiście nie pobieram 4K, bo to bez sensu. Hans52 Dębiec. Co chłop gada? Płacisz 5600, masz kostkę, kabel, etui, zegarek za jeden koła, sprzedajesz zegarek za 800, wychodzi ci komplet za telefon 4800 i pokaż mi, co możesz kupić lepszego w tej cenie. Za Samsunga płacisz 600, musisz kupić kostkę za 100, kabel za 70, nie, 7, kabel masz w zestawie. Etui 100 i jak chcesz sikor, to musisz dorzucić 1700. Wiadomo, jak apki Google chodzą wolniej, ale masz aparat taki jak P14 Pro czy S22 Ultra. Znaczy, no ja mówię, no to jest wszystko podejście. Jeżeli ktoś jest taką osobą, że z usług Google korzysta tylko, tak na dobrą sprawę, z przeglądarki i w YouTube'a, to działa to bardzo dobrze, tam czasami w ramie się coś wysypie, ale generalnie jest świetnie. No i pod innymi względami, oprócz tego maksymalnego zbliżenia, P60 Pro nie jest gorszym telefonem. I to trzeba sobie też prosto powiedzieć. Więc całkowicie rozumiem. Michał, jeszcze raz. Nie sądzisz, że polityka Netflixa wymierzona jest również tak zwane uczciwy korzystających? Mamy bowiem taki przypadek. Mąż pracuje za granicą, żona mieszka w kraju, a dziecko przebywa w szkole z internetem. I teraz... Tak, wcześniej płacili 60 zł, teraz iPay nie będzie się zgadzało i będą płacić 80. Dla mnie takie uogólnienie za każdy abonament Netflixa dzieli sługę na 4 jest mega uproszczeniem. Co o tym sądzisz? Dla mnie to mega słabe. Znaczy wiesz, bo oni jakby zmienili w ogóle politykę. Oni już nie powiedzieli, że abonament jest dla ciebie i dla twojej rodziny, tylko abonament jest dla twojego gospodarstwa domowego. I oni tak to postrzegają. Jakby, no, to jest ta zmiana, o której powinniśmy tak na dobrą sprawę mówić. Jakby dla mnie to problem nie jest, bo jakby u mnie to w większości jest w domu oglądana, tak, teraz akurat dzieci dzisiaj nie mam, dopiero wracałem po południu. Nawet jeżeli coś oglądają, to gdzieś tam oglądają w miejscu, gdzie też tam przebywają często, więc generalnie myślę, że Netflix mi się nie dopieprzy, tak, ale generalnie, no, są takie przypadki, tak jak piszesz, no to jest bez sensu, no bo teraz, no, tak na dobrą sprawę trzeba albo 80 zł płacić, albo każdy musi mieć swój abonament. Więc jest to mocno bez sensu i utrudnienie, tak, no, znaczy, no, powinno być to jakoś tam prywatnie
konfigurowane, albo najlepiej jakby było tak, że faktycznie deklarujesz, w których miejscach będziesz oglądał, tak, żeby to były dwie miejscowości. A trzecia jest do skoku, tak, i raz na 30 dni musisz się zalogować w miejscu domowym tam, powiedzmy. Więc fajnie, gdyby były dwie lokalizacje faktycznie, no bo są ludzie, którzy na przykład no, mają, powiedzmy, abonament i mieszkają pół roku w Polsce, a pół roku w Hiszpanii. No, no wiem, że abstrakcja, ale są tacy ludzie, tak, którzy tak wyjeżdżają gdzieś tam do rodziny albo gdzieś do Niemiec, wyjeżdżają na pół roku, tak, do pracy albo coś. No i co oni mają zrobić, tak? Bo oni są dokładnie w tej samej sytuacji. DJ Mikey. Cześć Robert, pracuję w produkcji, Hałas z Maszem pracują i nie wiedziałem, że aż tak bardzo potrzebowałem słuchawek ANC. Wcześniej korzystałem z Bass Plus i one oczywiście lekko wyciszały dźwięk, ale słuchanie podcastów było niezdrowe, ponieważ musiałem używać maksymalnej głośności. Dziś słuchanie twoich podcastów tutaj na Bassach 2 Pro nigdy nie było tak przyjemne, ale moje pytanie, jak to ANC działa dla mnie, to magia. Nieco wiem, chodzi o mikrofony, które zbierają dźwięk i go tak jakby usuwają. Nie do końca usuwają. Pierwszym jakby część to jest tak, że, dobra, przeczytaj mi do końca, ale co chodzi, to działa tak błyskawicznie. Tak jakby nasz mózg był faktycznie takim prawdziwym procesorem, którego można kupić w sklepie. Chodzi mi o to, że to działa, że mam ANC od razu, byś mi wytłumaczył jak małemu dziecku, jak to działa. Ja włączam ANC w pracy i czuję się, jakbym był na środku oceanu, a wcześniej czułem się, jakbym był przy wodospadzie. Hehe. No tak, tak jest, jeżeli masz dobre ANC. Generalnie to po prostu działa na takiej zasadzie, że no jakby pierwszym stopniem, powiedzmy, wygłuszania jest to, że wkładasz słuchawkę, która ma po prostu gumkę. Jeżeli to jest dokanałowa, dokanałowa, no to sama gumka uszczelnia ci już na tyle ucho, że już trochę wytłumia. Jeżeli nie masz i to są douszne słuchawki, no to jakby tego wygłuszenia nie słyszysz tak mocno. Natomiast ANC w jednym i drugim przypadku działa tak, że po prostu mikrofony z zewnątrz zbierają, jaki dźwięk jest generowany. I po prostu wiadomo, że ten dźwięk dochodzi do twoich uszu i po prostu twoje słuchawki generują przeciwstawną falę co do tego dźwięku, który jest generowany. Czyli bo dźwięk to jest fala, która się rozchodzi w powietrzu. Więc jeżeli masz falę, to jeżeli wygenerujesz falę tylko odwrotną, to one się będą znosić. Dlatego w dużej mierze jest tak, że jeżeli ta fala nie ma zbyt nieregularnych kształtów, czyli nie jest ze zmienną jakby taką, powiedzmy, charakterystyką. Dlatego bardzo często jak na przykład lecisz samolotem, to jak już lecisz samolotem, to właściwie nie słyszysz nic, tak? Jak stoisz na lotnisku, też właściwie nie słyszysz nic. Ale jak samolot startuje i jakby, powiedzmy, grzeje na maksa i później zwalnia i tak dalej, to te różnice, gdzie przyspiesza silnik i zwalnia, to słychać je, tak? Albo na przykład, nie wiem, pojawi się nagle dźwięk chowanego podwozia albo wysuwanych klap. To wtedy jakby to jest nagły dźwięk, oczywiście to próbkowanie jest bardzo szybkie, ale nagły dźwięk powoduje, że jakby no musi zostać jakby wygenerowana nowa fala, która będzie kolejny dźwięk wygłuszać, tak? Którego nie było wcześniej. Dlatego czasami jest tak, że można go usłyszeć gdzieś na początku albo jest on od razu automatycznie przygłuszony. I tak działa, jeżeli pracujesz gdzieś tam, gdzie maszyny pracują, to jest tak samo. Jak one systematycznie pracują na tym samym poziomie, to praktycznie nie słyszysz. Natomiast jeżeli ją wyłączysz, włączysz, albo zmieniają się obroty, czy zmieni się inna charakterystyka, albo przejdziesz bliżej, gdzie jest jakiś metaliczny dźwięk, to czasami będzie coś tam słychać, ale powinno być dużo lepiej. I to jest fajne. No, znaczy, to jest idealne zastosowanie. Nie mówię, że o moje Q&A chodzi, ale ogólnie pewno podcasty słuchasz, czy coś tam sobie obejrzysz. Ale to jest idealne zastosowanie do ANC właśnie, więc super fajnie, że wiesz, ci się sprawdziło. Michał Smyk, kiedy planujesz test Motorola Razr 40+, jestem bardzo ciekawy, jak wygląda apki na tym 3.6. Chodzi ci o 40 i 40 Ultra, tym 3.6 cala ekranie, jak bateria SOT i oczywiście co z tym aparatem. Motorola nie słynie ze świetnego softu do aparatów. No będę to testował, no mam nadzieję, że na dniach dostanę urządzenie i po prostu od razu się za nie zabieram. Paweł Dobrowski, siema Robert, ale znaczy zachęcam oczywiście obejrzenie tego materiału, natomiast wydaje mi się, że skoro już nawet TikToki można dodawać i edytować i można tam sobie przeglądać, co jest jako interfejs dość skomplikowane, bez dużo elementów, to raczej większość aplikacji będzie działało perfekcyjnie. Paweł Dąbrowski, siema Robert, mam kilka pytań. Czy istnieje możliwość wybierania Office na Antka? Konkretnie chodzi mi o Lenovo Yoga Tab 11, Motorola MG82, głównie Word, Excel i PDF. Znaczy, no tak, jest cały pakiet Office'owy na Androida. Są oczywiście aplikacje takie, które jeżeli chcesz po prostu mieć między jednym i drugim, to musisz mieć konto na OneDrive'ie.
i będziesz mógł sobie te dokumenty wymieniać. Albo możesz zrobić to przez Google Sheets, czyli przez dokumenty Google i też to będzie działać. Więc nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu jak darmowe, to googlowe i będzie to śmigać. Drugie, jakie masz opinie na temat słuchawek Jabra Talk? Nie wiem, nie testowałem niestety Jabry, więc nie powiem nic niestety. Ok, cześć Robert, nawiązując do poprzedniego pytania kolegi ze słuchawkami z MC, chciałem się zapytać, jak to właśnie modele mają najlepsze wyciszenie na rynku? Korzystam z Androida i nie przekonuje mnie przesadzona cena Apple AirPods Pro. Czy mógłbyś polecić kilka modeli słuchawek wygłuszających i tak pasywnie, jak i aktywnie? Pozdrawiam, robisz super robotę. Wiesz co, no, generalnie bym się nie zastanawiał nad słuchawkami pasywnie, które... pasywnie w sensie tylko gumkowo, żeby nie miały ANC później. Najlepsze połączenie to jest właśnie gumki, czyli dokanałowe takie słuchawki plus ANC. Z tego co pamiętam, najlepsze to miały Sony, te bezprzewodowe, małe. To były te chyba słuchawki, które miały ten regulowany i ten taki adaptacyjny tryb. I one chyba, jeżeli chodzi o świat androidowy, były słuchawkami, które najlepiej wygłuszały. I no, ona kosztowała ponad 1000, ale to były chyba słuchawki, które najlepiej miały to opanowane. Z tego co pamiętam. Ja ich niestety nie testowałem, nie wiem, Fono tam się obraziło wtedy chyba na mnie. Więc nie, no było mało sztuki, po prostu nie dostałem do testów. I generalnie, jeżeli chodzi o najlepsze, to chyba są te. Z tego co pamiętam, to wszyscy się byli nimi zachwyceni. Te, nie pamiętam, one tam miały końcówkę 4, czy no chyba 4 albo 5 generacji. Niefalka już, witaj Robicie, czy zauważyłeś, zauważyłem, że jak używałeś Androida S23 Ultra, to używałeś gestów ala iPhone'owych, czy używasz ich wszędzie tam, gdzie jest możliwe? Gestów ala iPhone'owych. Znaczy nie, no, jeżeli chodzi o wybór gestów, które masz w telefonie, to masz albo przyciski, albo gesty, tak? No i zawsze wybieram gesty, są łatwiejsze, takie w codziennym użytkowaniu. No bo możesz przyciągnąć od lewej, od prawej, niezależnie jak trzymasz telefon, którą ręką, czy w pionie, czy w poziomie, zawsze od tej samej krawędzi jest ten sam gest i ten sam gest jest zawsze od dołu, więc jest to bardzo wygodne. Einher 6688. Czy iPhone 14 Plus to dobry wybór? Co z aparatami? Duża jest różnica 14 Pro? Omawiam to w recenzji 14 Plusa, więc ją podsyłam ci tutaj. No generalnie największa różnica tak stricte to jest brak teleobiektywu, to raz, a po drugie no ten główny obiektyw nie jest tak fantastyczny, w sensie nie ma tyle detali. Ale to w codziennym użytkowaniu, jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie, bardziej chodzi o to, jak się zachowują aparaty, jaką mają kolorystykę i tak dalej i to będzie nadal wyglądało świetnie na 14 Plusie. Więc to nie jest jakaś gigantyczna różnica, najbardziej odczuwalne jest to przy jakimś tak nagrywaniu wideo. Szczególnie w tych trybach Pro, albo przy zdjęciach RAW z głównego obiektywu, gdzie no, masz dużo więcej megapikseli. I to są te, powiedzmy, dwie rzeczy, które są, powiedzmy, takie najważniejsze. Czy dlatego bym zmieniał telefon? Pewno nie. W sensie, jeżeli teleobiektyw nie jest dla ciebie najważniejszy, nie robisz dużo zbliżeń, to bym się pewno nie zastanawiał, tak? Jakby naturalność zdjęć, wideo będzie nadal bardzo fajne na 14 Plusie. I wiem, że dużo osób korzysta z 14 Plusa, dlatego że jest to telefon lżejszy, w sensie jest bez stali nierdzewnej, więc jest lżejszy. 14 Plus ma najlepszą baterię z całego tego towarzystwa w tym roku, no bo ma jednak ekran, który też nie ma Always On Display względem 14 Pro Maxa. I nie ma tego dynamicznej wyspy, więc nie ma też problemu z tym oprogramowaniem, które się zdarzało na początku, więc bardzo często 14 Plus to jest świetny wybór. Zresztą jest recenzja moja, więc polecam sobie zerknąć. Jeszcze raz, Enher, tani flagowce z Chin typu Poco F5 Pro, skąd ta cena, co ze wsparciem, dla kogo to jest wybór, no i czy warto, co pomyśleć na ten temat. To jest ostatnie pytanie. Znaczy generalnie jest masa ludzi, którzy kupuje do dzisiaj, ściąga telefony z Chin gdzieś tam z jakiejś aukcji czy w ogóle z tych portali takich, które są stricte takie ala tam bezsłowe, te niższe ceny telefonów. Natomiast tak, po pierwsze są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Nie masz gwarancji na ten telefon, obojętnie co. Czyli jak ściągasz taki telefon, no to raczej ten sklep już nie będziesz go odsyłał do Chin, więc... No musisz sobie powiedzieć, jaka jest statystyka. No u mnie statystyka by wskazywała na to, że telefony raczej mi się nigdy nie zepsuły, nie musiałem nic odsyłać na gwarancję. Tak jak mówiłem, i780, o którym pokazywałem, mój ukochany Samsung, to był ten telefon, który był jedynym telefonem, który 2 tygodnie przed końcem gwarancji mi się zepsuł, musiałem go oddać do serwisu. Inne telefony mi się nie zepsuły i nie oddawałem mi do serwisu, więc statystycznie, no tam 15 lat temu, 15 lat temu,
korzystałem z tego telefonu, no to, czy tam 13 lat temu się zepsuł, no to przez 13 lat nie miałem żadnej awarii telefonu takiego, żeby się sam zepsuł. Więc teoretycznie mógłbym powiedzieć, że okej, fajnie, super, no bo jednak telefony nie psują się same, więc nie muszę mieć jakiejś dodatkowej gwarancji. Ale z drugiej strony problem jest też taki, że możliwe, że jest to jakiś zmodyfikowany soft. I tu pytanie, bo nie wiem, bo tutaj może być możliwości 1 500 000. Mogą nie pasować jakieś pasma, mogą na przykład nie działać jakieś płatności, mogą nie działać jakieś inne rzeczy i tego nie wiem. Tutaj zagadek i do rozwiązania jest znacznie, znacznie więcej. I cena jest lepsza, natomiast musisz sobie doliczyć na pewno VAT, bo to ci zatrzymają na granicy, więc to nie jest tak, że to jest ostateczna cena, a musisz sobie doliczyć do tego cło czy tam VAT i ta cena będzie wyższa. I finalnie może ci wyjdzie, że będzie parę stów do przodu, tak? Ale jakim kosztem, tak? W sensie, że nie masz gwarancji, nigdy nie wiadomo. Pamiętaj, że telefon to jest jak samochód w dzisiejszych czasach. Jest napakowana elektronika, możesz go włączyć i może się zepsuć od razu, tak? Bo to jest tylko elektronika. Więc po to są gwarancje, rękojmie i tak dalej. Więc no nie wiem, no zależy, no. Jeżeli nie miałeś nigdy doświadczeń jakichś złych z telefonami, można zaryzykować. Natomiast no pytanie, no to jest jakby odpowiedzialność własna jednak mimo wszystko. Ja bym nie zaryzykował. W sensie ze sprzętem może za 500 zł, w sensie jakby to była jakaś lampa czy coś takiego do studia, to bym zaryzykował. Na przykład, ale nie wiem, z obiektywem za 2 500 do aparatu, czy z nie wiem, komputerem, monitorem, czymś takim, już bym aparatem ogólnie nie zaryzykowałbym. No bo to za duża wartość dla mnie, żeby powiedzieć, że okej, okay, tak. Nawet jeżeli to było, nie wiem, że w Chinach to kosztuje 2 000, a w Polsce kosztuje 3 000, to wolałbym poczekać, odłożyć i kupić w Polsce za 3 000, albo wziąć sobie jakieś raty, to rozłożyć, żeby mieć po prostu tą pewność i gwarancję, tak? No bo to dla mnie to jest ważne, tak, że nie wiem. To tak samo jak teraz było, że dużo się czyta teraz i dużo słyszę od znajomych o tych problemach z Amazonem, że mają jakieś tam problemy z przesyłkami, że coś tam się z nimi dzieje, albo że przychodzi nie to, co ma być. I na przykład to Rockfon, tak? Rockfon, nie Rockfon, tylko Rockali. Zamówiłem ze strony Asusa tylko dlatego, żeby mieć pewność, że przyjdzie, że będzie w porządku, że przyjdzie szybko, jak się rozpocznie sprzedaż. Dlatego nie wziąłem na Amazonie, pomimo tego, że był 200 zł chyba taniej na dzień dobry. Ale chcę mieć po prostu spokój. W razie czego chcę mieć to zakupione w sklepie Asusa. Dobra, to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Przypominam o poczytaniu sobie o pszczołach Farnell, jeżeli ktoś ma ochotę, więc zapraszam, linki są w opisie. Miłej niedzieli, trzymajcie się i bawcie się dobrze. Pa, pa, hej, hej.